Dzień dobry bardzo. Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak zauważyliście pewnie po napisie z tyłu, ja znów czekam na turystów. Znów jestem właśnie w jednym z mieszkań. W ogóle mam takie wrażenie, że takie zaplanowane nagrywanie filmów to się w moim przypadku zupełnie nie sprawdza, bo miałam w planach nagrać ten film dla Was, będąc u siebie w domu, natomiast przesunął mi się przyjazd gości. No więc zanim goście przyjadą, zanim ich wpuszczę i zanim wrócę do siebie, to już o dobrym świetle możemy zapomnieć. No więc znów nagrywam spontanicznie, tak nagrywając po prostu do telefonu, a nie do kamery, tak jak sobie zaplanowałam. No trudno, tak? No nie zawsze wszystko musi iść zgodnie z planem. Słuchajcie, tak a propos tego mojego czekania na turystów, tego napisu na Istumicie, który akurat tutaj widzicie, bardzo Wam dziękuję za tak pozytywny odbiór tego poprzedniego filmu o rozwoju mojej firmy. Bardzo, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że ten film się komuś z Was przysłuży, czy da takiego przysłowiowego kopa w tyłek, czy też może będzie po prostu inspiracją, w którym kierunku pójść i co robić, jak robić. Dzisiaj bym chciała trochę, żebyśmy w tym temacie zostali, natomiast chciałam Wam opowiedzieć o błędach, które ja popełniłam przy rozwoju mojej firmy, bo nie oszukujmy się, no ja też tych błędów nie uniknęłam. No, stanem idealnym byłoby tak, żeby uczyć się na błędach cudzych, no natomiast dopóki gdzieś tam człowiek sam się nie przejedzie, to się nie przekona. No i ja również takie błędy popełniłam. Także dzisiaj chciałabym Wam chwilę na ten temat poopowiadać. I teraz słuchajcie, pierwsza sytuacja, takie pierwsze hasło. Zawsze wykorzystuj okazję. Jeżeli czujesz, że coś jest okazją, jeżeli wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to jest okazja, to jest często bardzo subiektywne poczucie, tak, ale są takie czynniki, które gdzieś tam pozwalają nam o tym świadczyć i jesteśmy pewni, że powinniśmy to zrobić, a jednak się na to tak naprawdę nie decydujemy. I to jest błąd. I teraz tak właśnie, jaki ja błąd zrobiłam, jeśli chodzi o niewykorzystanie okazji, która się pojawiła. Mianowicie mieliśmy na początku tej naszej mieszkaniowej przygody okazję kupić mieszkanie w bardzo fajnej lokalizacji, czyli Stare Miasto, tak jak nas interesuje, i w bardzo dobrej cenie. I my od tej transakcji praktycznie przed samą finalizacją odstąpiliśmy. Odstąpiliśmy, bo uznaliśmy, że nie, ta cena jest trochę jednak za wysoka. Słuchajcie, ta cena, my wtedy wiedzieliśmy i teraz też to wiemy, ta cena była dobra, tylko gdzieś tam czysto subiektywnie jedno z nas się uparło, że nie, to powinno być około, już teraz nie pamiętam, czy 10 czy 15 tysięcy mniej. Kwota naprawdę już niespecjalnie znacząca, natomiast nie, powinno być taniej i jednak się nie decydujemy. Nie potrafię tego w tym momencie jakoś tak czysto racjonalnie wyjaśnić, natomiast no, faktycznie poszło o drobny ułamek całej tej wartości transakcyjnej, że my od tego zakupu odstąpiliśmy i szkoda. I autentycznie szkoda, bo mieszkanie było okazją cenową, bo spełniało wszystkie nasze kryteria, bo byłoby tak naprawdę w bezpośrednim sąsiedztwie tych tutaj pozostałych mieszkań, które mamy, no było po prostu okazją, tak? Po naszych kryteriach było okazją, a wtedy jednak ten człowiek głupio się uparł, tak, że nie, jednak ta kwota powinna być trochę mniejsza, tak, a sprzedający byli niespecjalnie skłonni do negocjacji i odstąpiliśmy. Żałuję, no widocznie okej, no tak miało być, tak, no potem się pojawiły inne mieszkania, więc gdzieś tam wszystko i tak się dobrze potoczyło, natomiast zwyczajnie mogłabym mieć jedno mieszkanie więcej, więc to, co chciałam powiedzieć, na pewno wykorzystuj okazje, które się pojawiają. Natomiast druga sprawa, bardzo płynnie przechodząc właśnie od tych niewykorzystanych okazji, drugie, nie łap wszystkiego, co się da. To znaczy, jeśli chodzi o błędy, nie do każdej współpracy musimy podejść, nie każdą umowę musimy podpisać. Ja zrobiłam swego czasu też taki błąd, że gdy byłam tak naprawdę na starcie tego wszystkiego, mi strasznie zależało na tym, żeby pozyskać jak największą ilość nieruchomości do obsługi.
No, wydaje się naturalne, tak? Skoro z tego żyję, tak? No to chcę w portfelu mieć właśnie jak najwięcej tych nieruchomości. I mimo, że nieruchomość była położona z dala od tych wszystkich, którymi zarządzam, tak? W innej lokalizacji, no to ja tak spojrzałam na nią per sztuka, tak? Dobra, jest kolejne mieszkanie, super, ogarniemy, ono też będzie przynosiło jakiś dochód. Mieszkanie nie do końca spełniało standardy, których ja bym oczekiwała po mieszkaniu, jeśli chodzi o jego urządzenie, tak? Bo ja mam całą taką listę rzeczy, które są niezbędne w mieszkaniu. No i mówimy też o takiej czysto subiektywnej ocenie mieszkania pod względem jego takiej estetyki, tak? Jak wchodzimy. Bo to oczywiście nie zawsze muszą być mieszkania w klasie luks, że tak powiem, tak? Bo my też, jak zresztą tutaj na części tych moich filmów widzicie, to mieszkania są bardzo różne, tak? Ale one zawsze muszą być czyste, schludne i estetyczne. Natomiast tamto mieszkanie nie do końca takie było. Ja gdzieś trochę biłam się z myślami, natomiast tak jak mówię, podeszłam do tego, no potrzebuję tych mieszkań, tak? Potrzebuję jak największej ilości, żeby móc spokojnie zarabiać. I do tamtej współpracy podeszłam. I tego żałuję. Tą współpracę finalnie rozwiązałam. Natomiast właśnie traktuję to w kategorii błędu i tego się po czasie właśnie nauczyłam, że nie na każdą współpracę należy się godzić, bo tak naprawdę straty z tytułu jej zawiązania mogą być wyższe niż potencjalne zyski, tak? Ja z tytułu obsługi nieruchomości, która nie spełni jakichś standardów, moich standardów wyznaczonych, mogłam ponieść naprawdę wymierne straty, tak? Straty, jeśli chodzi o opinię, którą otrzymuję za pobyty moich gości, tak? Bo owszem, jest oceniany pobyt, ale w przypadku chociażby Airbnb jest też taka sumaryczna ocena gospodarza, bez względu na to, który lokal ktoś wynajmował. Więc jeden lokal, który nie spełnia moich standardów, mógłby spowodować zaniżenie mojej oceny całkowitej. To trochę inaczej wygląda na Bookingu, bo na Bookingu się ocenia sam obiekt niezależnie od jego właściciela, a na Airbnb to jest wszystko spięte pod jednym właścicielem. Więc tutaj gdzieś straty wizerunkowe z tytułu obsługi tamtego lokalu mogły mieć miejsce, więc cieszę się, że gdzieś do rozwiązania tej współpracy doszło. I to, czego się właśnie nauczyłam w międzyczasie, bo to nie była łatwa sytuacja, tak? Gdzie ja się gryzłam z myślami też, co zrobić i czy zaryzykować, no bo jednak odpuszczam kolejne mieszkanie. Nie, to tak jak mówiłam, druga zasada, nie, absolutnie nie na każdą współpracę należy się godzić. Więc po pierwsze, łapiemy okazję, ale po drugie też nie bierzemy wszystkiego jak leci, tak? Jeżeli mamy jakieś wyznaczone nasze kryteria i nasze standardy, to tych standardów i kryteriów się trzymajmy. I teraz zasada numer 3. Standaryzacja. Zasada i jednocześnie też błąd, który ja na początku popełniłam. Teraz myślę, że już udało mi się z tym wszystkim wyjść na bieżąco. Mając w obsłudze kilka mieszkań, wszystkie mieszkania powinny być maksymalnie ustandaryzowane. Co ja mam na myśli? Stanem idealnym jest, żeby we wszystkich mieszkaniach były te same szklanki, te same sztućce, ta sama pościel, w sensie rozmiary pościeli, te same poszwy na pościel, również w kontekście ich rozmiarów. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli gdzieś w którymś mieszkaniu zdarzą się jakieś braki, bo pościel ulegnie zniszczeniu, tak, bo ktoś zbije szklankę, żeby można też było łatwo te przedmioty podmienić i łatwo je uzupełniać. Ja nie ukrywam, że pracuję też w dużej mierze na przedmiotach kupowanych w IKEA. Jest to dla mnie o tyle wygodne, że gdy właśnie jest sytuacja, że pękną kieliszki po winie. Ostatnio miałam sytuację, że goście stłukli dwa kieliszki. No takie rzeczy się zdarzają, tak? No to ja jestem w stanie praktycznie od ręki w IKEA te zakupy uzupełnić. Więc standaryzacja. No i chyba o samą standaryzację w tym momencie mi chodziło, które mi trochę na początku zabrakło, bo te takie błędy też, które ja popełniałam, to pamiętam, jak swego czasu gdzieś była jakaś promocja na pościel w Jusku, a na jednym mieszkaniu już ta pościel była gdzieś tam taka przelatana, tak można powiedzieć.
to ja, o super, jest promocja na pościel, tak, no to kupmy pościel Piusku, a rozmiar taki, dobra, to niech będzie. Tylko nie wzięłam pod uwagę tego, że na wszystkich innych mieszkaniach mam inne rozmiary pościeli. I teraz specjalnie dla tej jednej kupionej musiałam znowu kupić specjalne poszwy, tak, i już poszwy na kołdry i na poduszki. I potem na całym etapie prania nie mogę wymieniać sobie już pościeli, że obojętnie na które mieszkanie ona pójdzie, bo wszędzie są te same, tylko musiałam pilnować, że na to jedno konkretne mieszkanie muszą mieć konkretnie te poszwy, bo tam jest taki, a nie inny rozmiar, tak, więc nie ma co się rzucać na okazję, tak, gdzieś trzeba sobie całe wyposażenie ustandaryzować. Oczywiście to się nigdy nie uda w 100%, zwłaszcza jeśli mówimy o pozyskiwaniu mieszkania od właścicieli, bo te mieszkania w dużej mierze już coś na wyposażeniu mają i gdzieś tam musimy się wpasować. Fajna jest sytuacja, kiedy właściciele dopiero mieszkanie urządzają pod wynajem, tak, bo taką sytuację też miałam i wtedy oni po prostu pytają, co mają kupić, czy jest jakaś lista. I ja właśnie mam taką listę przygotowaną, co powinno być i dokładnie te przedmioty są kupowane. Mówię, to też pozwala na taką płynną wymianę tych przedmiotów między mieszkaniami w przypadku jakichkolwiek awarii. Czyli co? Po pierwsze, korzystamy z okazji. Po drugie, nie łapiemy jednocześnie wszystkiego jak leci. Weryfikujemy, czy faktycznie wpisuje się dana rzecz w nasz model biznesowy. Trzecie, standaryzujemy procesy. I czwarte, to jest zarządzanie ceną. I to jest punkt, w którym ja popełniłam chyba najwięcej błędów, ale to chyba musi przyjść z doświadczeniem i trzeba kilka tych sezonów zrobić, żeby zobaczyć też, jak się zachowuje rynek. A propos zarządzania ceną, był taki jeden z pierwszych sezonów zimowych, to był przełom października, listopada i grudnia, gdzie wiecie, już zeszły wakacje, tak, i większość tych rezerwacji, tych przyjazdów było mniej. I ja się wtedy uparłam na cenę za wynajem, nie wiem, umówmy się, że 200 zł niech będzie, tak, umowno. Natomiast nie twierdzę, że to tyle było, tak, ale do uproszczenia tej dyskusji nie będzie, że 200 zł. Ja stwierdziłam, że ja poniżej 200 zł nie wynajmę, bo w mojej ocenie ówczesnej zakładałam, że mi się to zwyczajnie nie opłaca, tak, że to jest normalna cena za nocleg i że wynajmowanie poniżej tej ceny mieszkania, nie wiem, nie przystoi. Trudno mi to teraz nazwać, tak? I ja tą cenę trzymałam mega sztywno, mimo że rezerwacje nie wpadały. Byłam mega usztywniona na to. Uważałam, że nie, że to ma być 200 zł i koniec. Co skończyło się tym, że ja na jednym z mieszkań miałam jedną rezerwację tylko w miesiącu listopadzie, no bodajże 3 noce, no to 3 noce razy 200 zł, no to było gdzieś tam umownie około 600 zł, bo uparłam się, że nie zejdę z ceny. Teraz już wiem, że schodząc z tej ceny, tak, i wynajmując zwyczajnie taniej, tak, kiedy ten popyt jest mniejszy, jestem w stanie tą większą ilością rezerwacji, nawet za mniejsze kwoty, zabezpieczyć sobie te podstawowe koszty. Bo w przypadku takiego ścisłego trzymania się tej jednej ceny i takiego braku gdzieś tam rabatowania tych cen w dół, dochodzi do sytuacji, w której jeżeli ja pozyskuję jedną rezerwację za te pieniądze, na które się uparłem, okay, czyli za dobre pieniądze, może dojść do sytuacji, w której ta rezerwacja mi zwyczajnie wypadnie, bo ją ktoś odwoła, bo taka możliwość jest. Ja w ten sposób biznes prowadzę, że daję gościom do pewnego okresu możliwość odwołania rezerwacji. I słuchajcie, jak taka rezerwacja jedna, która jest i wydawałoby się, że ona zarobi przynajmniej na koszty w tym miesiącu, nagle spadnie, to ja zostaję z niczym. Teraz z doświadczenia wiem, że czasem warto z tej ceny zejść po to, żeby pozyskać większą ilość rezerwacji, które mi właśnie zabezpieczą to ryzyko takiego pojedynczego odwołania. Drugie, no, większa ilość rezerwacji też buduje mi chociażby bazę, jeśli chodzi o opinię, a ja wtedy z tym jednym mieszkaniem właśnie, na którym tak się na tą cenę uparłam, startowałam. Więc więcej korzyści by z tego było, gdybym ja z tej ceny zeszła. Napracowała się oczywiście przy tym więcej, bo musiałabym częściej przyjeżdżać i częściej to mieszkanie obsługiwać. No natomiast mówię, zbudowałabym sobie bazę, jeśli chodzi o opinię,
No i druga sprawa, zarobiłabym mimo wszystko więcej, no większym nakładem pracy, bo więcej rezerwacji do obsłużenia, ale sumarycznie z tych mniejszych kwot bym mimo wszystko więcej zrobiła. Więc tutaj był taki mój czwarty rodzaj błędu, czyli takie zafiksowanie się na jedną cenę i brak takiej elastyczności cenowej. Czyli co? Mamy tak naprawdę cztery błędy, które ja popełniłam, czyli puszczanie okazji, czyli branie wszystkiego jak leci, czyli brak standaryzacji i brak elastyczności, jeśli chodzi o cenę. No więc odwracając w tym momencie te moje błędy, to co mogę wam polecać, to żeby właśnie szukać okazji i przyglądać się okazjom i je wykorzystywać, ale jednocześnie nie brać wszystkiego jak leci, jeżeli tego nie czujecie i jeżeli ryzyka z tytułu danej współpracy, tak, czy danej umowy ogólnie mogą być większe niż zyski. Jestem ogromnym zwolennikiem właśnie standaryzacji i w ogóle takiego usprawniania procesów, tak? U mnie wszystko musi chodzić jak w procesie i być opisane i ustandaryzowane. Może opisane to niekoniecznie, to już teraz nie te czasy, co w korporacjach procedur, że spisujemy procesy. Natomiast procesy jako takie muszą istnieć i muszą być jakieś jednolite standardy dla całego funkcjonowania mojej firmy. No i czwarta sprawa właśnie to jest ta taka elastyczność cenowa. Tutaj oczywiście w różnego rodzaju biznesach to się będzie różnie zachowywało, tak? Ja uważam, jeśli chodzi o ten mój biznes z bazą noclegową, że to jest ogromna praca, ogromny nakład pracy i że tą pracę należy wykonywać, czyli należy śledzić te ceny, należy śledzić ten ruch i ruch turystyczny i należy na to na bieżąco reagować, tak? Oczywiście mówię, to są bardzo złożone kwestie, tak? Bo ja tutaj wspomniałam chociażby o tym spadku takiej jednej rezerwacji za dobre pieniądze, które mamy. Jeżeli ktoś ma zasady typu, że nie zezwala na odwoływanie rezerwacji, no to okej, to u niego taka sytuacja się nie zdarzy. Natomiast no właśnie wszystko zależy od przyjętego modelu. Ja się nie decyduję na model, w którym gość nie może odwołać rezerwacji, bo jednocześnie taki model pozyskuje mniej tych rezerwacji, tak? Goście, którzy rezerwują na 6 miesięcy wcześniej, no boją się zobowiązania, tak, że jeżeli coś się stanie, to tych rezerwacji nie będą mogli odwołać. No i tak naprawdę to cztery takie moje błędy i cztery rady. Tak jak mówię, nie są to rady uniwersalne, tak? To są gdzieś rady związane z moim biznesem. Być może w części uda się gdzieś to przełożyć na waszą działkę zawodową. Być może macie ochotę, serdecznie zapraszam w komentarzach do podzielenia się błędami, które wy popełniliście, które z perspektywy czasu wydaje się, że w ogóle nie powinny mieć miejsca, bo to przecież takie oczywiste, a jednak człowiek te błędy popełnił. Także zachęcam do dyskusji, uczmy się nawzajem od siebie i tak właśnie obyśmy uczyli się na błędach innych, a nie na błędach własnych. Także słuchajcie, no dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie tradycyjnie jakieś pytania, no to zapraszam właśnie w komentarzach do kontaktu. Porozmawiajmy sobie. Także dziękuję wam bardzo. A tak wyglądało to mieszkanie. Ja sobie tutaj mówiąc do was siedziałam na tym fotelu. O, tu już właśnie mamy kiepskie światło, czyli to, czego nie lubimy. Ale tu jest sobie właśnie o takie mieszkanko. Lodówka, telewizor, aneks kuchenny, woda, która czeka na gości, kanapa, tak. No i po prawej stronie jest szafa i toaleta. W ogóle ten fotel wam powiem, że jest mega, on mi się strasznie podoba. Ten fotel był już w tym mieszkaniu, jak je kupiliśmy. I jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny, jest takim znakiem rozpoznawczym. Chyba tak go można nazwać. No dobra, słuchajcie, to tyle tego całego backstage'u. Dziękuję wam za uwagę.